Prawdopodobnie doszłem do miejsca, gdzie był przekop ze sztolni numer 2 do sztolni numer 4, ale miejsce jest strasznie obwałowe. Tu mi głazy wiszą nad głową. Tu już nie wspomnę. Wszystko wisi. A wejście jest tu. Prawdopodobnie sztolnia numer 4, ale dalej się nie wciskam, bo potem chyba nie wyjdę. A wyjście jest masakryczne. Kaś tam. I jeszcze mi tu takie głazy wiszą nad głową. Tu nawet takie fanty na tym przejściu pozostawały. I tam. Niżej, gdzie się wchodzi, następne latarka leży i coś tam jeszcze. A tu fest obwałowe miejsce. Jakieś 3 metry w dół. Wszystko ino wisi. Oczywiście nie będę nagrywał jak z łaża, bo muszę patrzeć kaj idę, żeby coś nie strącić na łeb. Pa, to tam. Dobra, pozdro z Jawornika. Tak się prezentuje zejście z przekopu do sztolni 4, a tu wszystko wisi, no. Jak głową w to zahaczysz, to masz kilka ton na łebie. Ja tu wyjście. Tam już nie właża powrotem. Mały błąd i ci się przejście zaciśnie. Wracamy do sztolni numer 2 z powrotem. Także tak to się prezentuje.